gorączkowo zaczął szukać noża. Rzeczywiście chwycił nóż, którym na co dzień pracował. Nóż potężny, ostrze około 25 cm. Cześć, witajcie. Jesteśmy w Krakowie, na krakowskim Kazimierzu. Miejsce bardzo piękne, ale dzisiaj mówimy o śmierci 21-letniego Mateusza, chłopaka bardzo zdolnego. Mateusz nie był niczemu winien. Znalazł się w złym miejscu i w złym czasie. Ani zabójca nie znał jego, ani on nie znał zabójcy. To też fatalny zbieg okoliczności. Zobaczcie sami. Jest 3 stycznia 2017 roku. Tego dnia, w zasadzie wieczoru, dlatego że jest około godziny 20. Mateusz jedzie ze swoim przyjacielem tutaj, właśnie ulicą Miodową. Niespodziewanie jeden z kierowców wycofuje. Dochodzi do kolizji obydwu samochodów. Obydwaj wysiadają. Bartek, bo tak miał na imię kolega Mateusza, dzwoni jeszcze do swojego brata, który miał przyjechać tutaj i pomóc im w związku z tą kolizją. Mateusz niedawno przyjechał do Polski i jest bardzo zdolnym człowiekiem, jest studentem prawa, studiuje w Holandii, studiuje także w Chinach, właśnie z Chin przyleciał do Krakowa. Niestety przyleciał dlatego, że kilka dni wcześniej zmarł jego dziadek i 27 grudnia był jego pogrzeb na krakowskim Salwatorze. Czekali tutaj na przyjazd brata Bartka i wieczór zapowiadał się jak każdy inny. W tym samym czasie Damian idzie po kolejną butelkę wódki. Damian to 38-letni mężczyzna. Pracuje tutaj niedaleko w jednej z restauracji. Jest szefem kuchni. Jest w lokalu ceniony, dlatego że dobrze gotuje, jest lubiany. Natomiast Damian ma dwa problemy. Po pierwsze, problem z agresją. Niedawno był poszukiwany przez prokuraturę do sprawy pobicia. Zgłosił się sam, wiedząc o tym, że jest poszukiwany, zgłosił się sam. Prokurator zezwolił mu pójść do domu i mógł odpowiadać z własnej stopy. Drugi problem Damiana to alkohol. Rzeczywiście wpada w taki rodzaj cugów alkoholowych. To był taki dzień. Ten go pił tego dnia, kiedy brakowało mu alkoholu. Wychodził, szedł do sklepu z alkoholem, tutaj niedaleko. Kupował tak zwaną małpkę. Przychodził do lokalu, znowu pił, znowu wychodził. I tak się to powtarzało. Mniej więcej w tym samym czasie poszedł po kolejną butelkę. Tym razem przed sklepem monopolowym wdał się w awanturę z jakimiś ludźmi. Tamtych było trzech, on był sam. Dotkliwie go pobili. Miał nawet złamane żebra. Wściekły, obrażony, postanowił się zemścić. Wrócił do lokalu, gorączkowo zaczął szukać noża. Rzeczywiście chwycił nóż, którym na co dzień pracował. Nóż potężny, ostrze około 25 cm. Wybiegł z lokalu i zaczął szukać swoich przeciwników. Damian już z nożem w ręku pojawia się tutaj, w tym miejscu. Widzi grupę ludzi, widzi grupę mężczyzn. Wśród nich jest oczywiście Mateusz. Podbiega do niego mocnym ciosem od tyłu, przez plecy. Zadaje cios. Długość ostrza 25 cm. Nóż sięga serca. Chwilę później Mateusz umiera. To straszliwa pomyłka, dlatego że Damian pomylił Mateusza z tymi, którzy wcześniej go pobili.
Potem jeszcze rozgląda się, mówi jeszcze coś takiego, że kto następny. No i ucieka. Chwilę później przyjeżdżają policjanci, zaczynają się poszukiwania, pomagają świadkowie, pomaga monitoring. Wszystkie ślady i tropy wskazują na to, że napastnik ukrył się w pobliskiej restauracji. No faktycznie tak było. Damian pobiegł do restauracji, gdzie pracował. Opowiedział jeszcze pracownikom, co się stało i uciekł na zaplecze. Chwilę później do lokalu wpadli policjanci, rozmawiali z menadżerką, rozmawiali z jednym z kucharzy, rozmawiali także z pracownicą, która pomagała w kuchni. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie wiedzą, kim jest napastnik i nie mają zielonego pojęcia, co się stało. Oczywiście kłamali, później będą za to odpowiadali, dostali wyroki od roku do półtora roku więzienia. W tym czasie, kiedy policjanci rozmawiali z personelem, Damian przez okno w kuchni uciekł, zadzwonił jeszcze do swojej byłej żony. Ta przyjechała taksówką i tą taksówką przewiozła go do domu. Na zapleczu policjanci znaleźli jeszcze nóż. Nie było problemów z jego ustaleniem. Ustalili, kim jest, wiedzieli o tym, że tutaj pracował, ustalili także tam, gdzie mieszka. Damian został zatrzymany kilka godzin później, już we własnym mieszkaniu. Oczywiście rozpoczął się proces w marcu 2018 roku. Sąd Okręgowy dla Krakowa skazał Damiana na dożywotnie więzienie. Wyrok surowy. Damian miał nawet pretensje, żal do sądu, że taki właśnie wyrok otrzymał. Będzie się mógł starać o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu 25 lat, a więc w roku 2042. No, będzie już wtedy człowiekiem dobrze po 60. Jakiś czas później, dokładnie 5 kwietnia, zatrzymano również tych, którzy Damiana pobili. Nie było problemu z ich zatrzymaniem, dlatego że to ludzie znani, notowani, byli w policyjnej kartotece. Oni także dostali wyroki. I teraz z punktu widzenia prawa, sprawiedliwości, znowu stało się zadość. Czy tak jednak jest? Mama Mateusza powiedziała, że zgotowano jej piekło na ziemi. Że ona, cała rodzina, ojciec Mateusza, bracia, całe życie będą sobie wyobrażali, jakby to było, gdyby on żył. On sam mógłby być w życiu kimś. Mógłby odnosić sukcesy, a przede wszystkim by żył. No tak się jednak nie stało. Prawo nie bierze pod uwagę tych, którzy pozostali, tych, którzy są rodzinami, tych, którzy będą cierpieli do końca życia. Ten odcinek jest bardzo podobny do tego odcinka, który pokazywaliśmy Wam wcześniej. Do zabójstwa innego wybitnego, mądrego chłopaka, Michała Łyska. Dlatego zachęcamy Was do tego. Zobaczcie i tamten odcinek. A dzisiaj to tyle i trzymajcie się.